dzień dobry, kochane moje robaczki, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dziękuję za wspaniałe komentarze, wsparcie od Was. No i przede wszystkim dziękuję za to, że jesteście. Kochani, kanał Kaczki Oli Elbląg. Pokażę Wam akurat pora karmienia, więc pochwalę się, co nasze, przede wszystkim moje zwierzaki uwielbiają i kochają. A dzisiaj tak w ogóle to jest dzień urody, więc zrobiłam sobie trochę wolne. Można powiedzieć, zmieniłam miejsce pracy z biura. Z butiku przyszłam sobie właśnie na słoneczko troszeczkę się witaminki D3 złapać i po prostu troszeczkę dla urody. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody, więc wszystkiego najlepszego. Panowie, też dbajcie o urodę. Słuchajcie, zobaczcie moje gęsi. Właśnie przed chwilą im rzuciłam kawałek arbuza. Słuchajcie, uwielbiają, ale nie uwierzycie, co uwielbiają kury. Kura i kogut kłóciły się o głowę węgorza. Więc wędzony węgorz bardzo im smakuje. Czekajcie, gdzieś teraz ten węgorz im uciekł. Arbuza trochę podskubały też. Uciekł węgorz. Ożył, słuchajcie, ożył. Gdzieś akurat w trakcie, jak rozmawiałam, to gdzieś sobie go przerzuciłem. Ale uwielbiają. Uwielbiają, słuchajcie, węgorza. O, tutaj mojemu łabędzio gąsior tak brzydko skrzydło, słuchajcie, o, zobaczcie, o, odrosło. No, coś tutaj małżeństwo dyskutuje, słuchajcie, mocno, nagminnie dyskutuje, a ja Wam pokażę moje pawie. Mały psina. No tak, przywitaj się. Tak? Kości też dostały. Ten mały sobie też podskubał. Mrożone, fajne kości. Na upalną pogodę to po prostu idealnie. Na upalną. Dzisiaj piękna pogoda. Słuchajcie, kochani, ostatnie promyki słoneczka. 27 stopni w Elblągu. Więc zaraz, czekajcie, idziemy do tych pawi. Reszty Wam nie pokażę, bo cały bajzel. Dalej bajzel. O, patrzcie. Tu Wam zbliżenie zrobię, jak moja kaczka siedzi sobie na domku. Wody zaczęło trochę przybywać. W ogóle taka mętna woda. Zobaczcie, jaka brzydka. Taka brudna. W ogóle kaczki mają piękne teraz takie ładne kolorki. No, o, będzie może leciała. Czekamy. Nie ma kto przegonić. Bym pokazała, jak moje kaczki też latają na kanale Kaczki Oli Elbląg. Rewelacja, rewelacja, kochani. No nie. Stoi. I nie chce polecieć. Nie umie gwizdać, bo może by to pomogło. No i czekałam, powiększyłam i uciekło. I uciekła. Poleciała. W każdym razie latają. Zobaczcie. Piękne pawie, tak? Zgadza się. To są panie. Mężczyzn w tym gronie nie, na razie nie przewiduję. Na mężczyzn to wiecie. Ostra jest. Któryś pan tutaj, już nie pamiętam, że kurnik zaraz wpadnie do stawu. Tak, oczywiście, zobaczcie. Nie ma. Zaraz spadnie. Ja ogarnęłam ziemię. Przyjechali, przywieźli. Ziemia jedna do rozsypania, druga miała być tutaj podsypana, ale nie jest podsypana, więc nie stresujcie się, panowie. Jak runie kurnik? Znaczy, tak naprawdę to jest gołębnik, żeby była sprawa jasna. O. O, to jest gołębnik. Jak runie, to runie.
Będzie wesoło. Będzie wesoło. Gołębi nie ma. To już widzieliście dzisiaj filmik na pewno. Bo mężowi to się nie nudzi, tylko kręci. 9 miesięcy tylko będzie kręcił. Kaczki się schowały. Słuchajcie, bo jest gorąco. Jest cieplutko. O! Płyną sobie. O, spróbuję tutaj ładnie przybliżyć. Zobaczcie, jaki piękny kaczor. Cudowny. Sedus, nie sikaj na mojej trawce tu. No. O. Mał. Kogut, kura, słuchajcie, jak sobie ładnie tam zeszły, a to chyba tam właśnie tego węgorzyka tam chyba, o, wpadło. No i tam też mają cień, więc tam się schowali. Wszędzie razem, jak prawdziwe małżeństwo, jak przystało. Piękne kaczuchy. Tam piękna kaczuszka bialutka. Jak gołąb. Tak, kaczek coraz mniej. Chyba odleciały, przyleciały. Na razie widzę tu 10, ale się jeszcze pochowały gdzieś. Więc tak to właśnie jest. Ja, kochani, uciekam. Robię szybko coś do jedzenia i uciekam sobie troszkę na pracę domową, na leżaczek, w sensie na krzesełko, tak, bo nie mam leżaczka. Posiedzieć z notesem, powykonywać trochę telefonów, poumawiać się na spotkania i po prostu popracować. Więc ja tak spędzam popołudnie. A jak Wy spędzacie, kochani? Jaką macie pogodę? Jak tam Wam mija dzień? Napiszcie. Serdecznie Was pozdrawiam. Buziaki. Miłego dnia. Pa!